Dzień dobry, siemaneczko moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Mountain Blade 2 Bannerlord. Kolejny odcinek, ale zarazem pierwszy odcinek nowej serii, a nowej, ponieważ tworzymy własne królestwo, więc standardowo zawsze tworzy królestwo, resetujemy serię, jest to znów pierwszy odcinek nowej, więc jeżeli oglądacie to jako pierwszy odcinek, to wiedzcie, że całe to podejście do dnia dzisiejszego odbyło w poprzedniej serii, którą macie w opisie, natomiast my zajmiemy się teraz stworzeniem własnego królestwa. I tak, czas nieładu, minus do czasu nieładu, oczywiście. W porządku, moi drodzy, mamy sporo ziem. Warto by było teraz zatroszczyć się o to, żeby założyć własne królestwo. Odnowię cesarstwo, stwierdziłem, że to jest najlepsza opcja. Czekajcie, będę potrzebował jak najwięcej kasy, więc jedną szablę też sprzedam. 557 tysięcy, sporo. Zresetują mi się wpływy, więc teraz tych wpływów absolutnie nie potrzebuję. Także moi drodzy, wejdźmy sobie do środka. Czas opuścić. Muszę zrestartować nasze, rozwiązać armię. Po rozwiązaniu armii wejdźmy do środka. Wejdźmy do królestwa. Musimy opuścić to królestwo. Zachować dobytek. To sprawiło, że mamy wojnę z całą Wlandią. Natomiast teraz musimy iść do twierdzy, porozmawiać z... Tu jest Dashan Jastrząb. Wasza miłość, jestem na twoje rozkazy. Pora na podjęcie decydującego kroku. Czas ogłosić powstanie nowego królestwa. Na rozkaz. Język dokumentów i prawo zwyczajowe. Czy ich będziemy używać? Moi drodzy, wybierzemy sobie język i prawo cesarstwa. Ponieważ, wiecie, cesarstwo jest w samym środku. My wywodzimy się z Wlandii, aczkolwiek chcemy odbudować starożytne cesarstwo i chcemy rządzić całą Kaladrią, nie tylko Wlandią. Dlatego język i prawo cesarstwa. Tak, cesarstwo, prawo w królestwie doprowadziłoby do powstania senatu. Dobrze. Jak będziemy się nazywać? Nazywać się będziemy, moi drodzy, Królestwo Polskie. Będziemy Królestwem Polskim. A więc niech to rozgłoszone będzie na twoich ziemiach. Niech Królestwo Polskie triumfuje po wsze czasy. Tak jest. Lato, dzień 12 1095 roku, to pierwszy dzień istnienia nowego królestwa. Królestwo Polskie ogłoszone przez Wilhelm. Moi drodzy, założyliśmy własne królestwo. Jak widzicie, wpływy zwyzerowane, więc co nam to daje? Wyzerowane wpływy sprawiają, że nie jestem w stanie zrobić z towarzyszy jeszcze tych. Że nie jestem w stanie z towarzyszy zrobić członków tego królestwa. Ale co jestem w stanie zrobić? Jestem w stanie kogoś przekonać. I to jest plan na teraz. Także wejdźmy sobie do klany. Pokażcie mi teraz tak. Klany z Wlandii. Nie klany. Chciałbym zobaczyć bohaterów z Wlandii. Chcę, żeby to byli ludzie, przywódcy frakcji. I teraz tak. Aldarult. Z tobą mogę. Aldatrud. Porozmawiajmy z Aldatrud. Jesteś z klanu Daemoran i twoje Lenna to. Powiedz mi, jakie wy macie Lenna. Balgard, Omor, Warnawa, Polsibir, Ostykan, Zamek Off i Zamek Takor. O kurczę, ona jest bardzo, ale to bardzo daleko. Balgard, Omor... Ziemie Sturgijskie. Nie, Aldar jeszcze nie teraz. Będziemy musieli z nią Alary, no to jest król oczywiście. Dejtigr. Relacja minus 100, to będzie ciężko. Belgir z Dejfortes. Belgir? To jest fajne królestwo, bo oni mają, jeśli dobrze... Oksal i Zamek Wakam. Nie. Sortuj według relacji. Właśnie, według relacji. Ospir. Ospir byłby w porządku. Warek, Mazadan. Tribe i Pendrake. Pendrake jest blisko, bo to jest Battania. To jest... Mazadan. Kurczę. Dużo sturgijskich ziem ma. Dobra, a kto jeszcze jest? Alary, no to jest król. Daemolor, popatrzyliśmy. Berikan. A Berikan, co ty masz za ziemię? Carben Set, Zamek Unsak, Draymor. Świetnie. To jest to. Porozmawiajmy z Berikanem. Mam nadzieję, że nie prowadzisz żadnej armii. My ruszamy od razu na zamek Fertegei.
musimy teraz, zanim mi inni powypowiadają wojnę, bo zaraz tak na pewno będzie, inni mi powypowiadają wojnę, to musimy zająć się zdobywaniem kolejnych ziem. Tylko chciałbym jeszcze z nim tutaj pogadać, zanim do tego dojdzie. Na pewno tutaj awansik tych ludzi. I zaraz będziemy, dobra, jest. Kurczę, jesteś chyba w armii, co? Nie narzekasz na suwerena. Okej, okay, czyli on nie narzeka, to lecimy dalej. To był Berikan, to był Berikan. Dobra, no to wtedy Adalturt. Pokażcie mi jeszcze Adalturt. Jeszcze raz, co to było? Omor. Kurczę, bardzo daleko. Oni ją zaczną atakować od razu. Ona mi bardziej zaszkodzi niż pomoże, nie może to być. Bo przez nią będę musiał podpisywać pokój. Untery. Pokaż mi Untery. Ortyzja. Dobra, Ortyzja Jakulan. Ty jesteś w porządku. Dobytek wysoki. Zobaczymy. Natomiast to, co my lecimy do Hertogei, oblegajmy ten zabek. I kto mi wypowiedział wojnę? Zachodnie Cesarstwo. Tak myślałem, że tak będzie. Musimy szybko. To wiecie, to jeden żołnierz uciekł. Aha. Bo mam za dużo ludzi. O, dwóch. Tak, spadło mi to. Aha, bo spadło mi ten. Straciłem kilka dekretów. Poprowadźmy szturm od razu. Teraz tak. Muszę bardzo uważać, grać, przejmować to szybko. Nawet jak będę zdobywał te miasta w bardzo łatwy i dobry sposób, to musimy pamiętać, że ja mam 3 razy czy 4 razy mniejsze siły od nich. Więc nie wiem, dla mnie zabicie jednego żołnierza. Znaczy, moje zabicie 4-5 żołnierzy to jest jak ich jednego, a chodzi o to, żebyśmy... O kurde, 17 dostało już. Ale ranni są, dobrze. Chodzi o to, żebyśmy jak najszybciej dojrzeli do podpisania pokoju, który da mi dużo wpływów. Który da mi dużo wpływów, żebym mógł powiększyć swoje siły wtedy. Dobra, mamy naprawdę doświadczoną armię, także Królestwo Polskie będzie tutaj rządzić. Natomiast... musimy się śpieszyć. Dobra, cesarski włócznik. No widzicie, już z 10 od nich im padło. Dobra, to tylko mi ładuje. No i trafia, niestety. Dobra, no ta ekipa już, jak już weszła, to szybko sobie pewnie po niej dadzą radę. Mhm. Dobrze, pach. Także moi drodzy, zostawiamy łapeczkę, zostawiamy komentarze i subskrypcje, jeśli tego nie robicie i lecimy z nową serią. Czegoś takiego na kanale nie było dawno. Położenie własnego królestwa jeszcze w samym środku i to wiecie, z takimi środkami, jakie mamy, czyli... Praktycznie zero gotówki, zero wpływów, więc będzie trudno. Będzie trudno, trzeba będzie kunszt strategiczno-taktyczny, dyplomatyczny trzeba będzie okazać i wojenny. Chodzi o to, żeby nie strzelać do swoich, jak to zrobiłem teraz. dobra, nasi tam też weszli. Dobra, 85 jest i teraz tak, straty mam 30 ludzi. Tylko. Strzelam, że moi mi zaraz otworzą. Dobra, oni już czują, że jest przegrane. Dobrze. Teraz pewnie będę miał tutaj otwarcie. Tu 50 ludzi im zostało. Dziwne. Ale coś. O! Nie mogę nawet jak wycelować za bardzo. Dobra. Po 9 mogłem wejść do środka. Szukałem swojego konia, ale nie umiem go znaleźć. Chyba gdzieś uciekł sobie. Albo jest gdzieś tutaj. Chciałem wjechać do środka konno. Jest spoko. Tutaj ktoś idzie. Kilku.
Bierzemy zamki. 80 ludzi awansowało, świetnie. Fajne jest to, że prowadzę tylko i wyłącznie rodzinną armię, w związku z czym nie używam wpływu w ogóle do utrzymania armii. I to jest turbo ważne, bo ja muszę tych wpływów zdobyć przynajmniej z 500. Mam dopiero 90. Ale dopiero też zaczęliśmy, nie? A już jest 90 wpływów. 120. Okazuję litość. Oczywiście trafia to do mnie, bo do kogo innego. Nie mamy tu nikogo innego. Garnizon. Zostawmy tu część ludzi w garnizonie. 46 niech będzie. Był awansik. Taktyka. Taktyka. Będzie dużo walk, które będą tej taktyki wymagały z mojej strony. Zarządzajmy zamkiem. Teraz, bardzo ważne, wrzućmy tylko troszeczkę kasy, niech to rośnie. Natomiast musimy wejść w garnizon. Nie garnizon, przepraszam. Improved garnizon. I zrobić overview moich miast. Lagetta ma bardzo mało garnizonu. Dobra, wejdźmy w management. I teraz tak. Lojalność na minusie, w Lagetcie właśnie. Po prostu przestańcie budować. Przestańcie budować. Jest na plusie. Rotea jest, ale Rotea niech się buduje, bo w Rotei blisko jestem. Tutaj jeszcze Veron niech się buduje. Traktor niech się buduje. Muszę zobaczyć, czy gdzieś mam poniżej 50 i spada. Tu jest na plus, ale to dopiero Hertogea została zdobyta. Dobra, jest w porządku. Jest w porządku. Natomiast będę szedł w zamek Veron. Chciałbym zrobić rekrutację. A nie. Dałem, on był tutaj. Rekrutera mieliśmy w Veron wysłanego. Teraz dałem mu, żeby wracał. W porządku, niech wraca. Ilu tu jest ludzi? 140. Jedziemy. Tak, przepuśćmy go. I pogadajmy. Alary nie zasługuje na tą wielność, nie narzekasz, kurczę. Czyli z nią się nie uda. Z nią się nie uda. Strategia wojenna, to jest na razie bez znaczenia, bo to i tak ja tylko i wyłącznie prowadzę. W takim razie, bohaterowie. Ospir. Warek ma zadan, kurde, daleko. Daleko. Cervik. Okej, okay. Rowald. Mykalowea, Fintlock. Rowald jest spoko. Mykalowea, dobra, pogadajmy z... to tak. Dobra, wyślemy do kilku. Najwyżej kilku po prostu, jak się ktoś tak. Wyślemy do Cervika. Wyślemy do Cervika. Belgir. Ło, wow, Belgir to... stąd widać, dobra. Prawenda. Picon, Epikrotea, Gerseos, Haras, Abkomer. Nie lubimy się, co? Szanopis, o! Myzea, Remtoil, Mekalowea, Finto, Krowald, to był Cervik, Deikulen, to ja. Usan, Carbenset, dobra, porozmawiamy z Berikan. Czy Berikan już był? Berikan już był. Sargot, okej. Okay. A to jest Alary. To jest Alary, to nie. Ortyzja. Untery. Untery też był. A kto ma? Ty masz Prawenda, Aldrik. Saneopa, Epikrotea. Dobra, jakbyśmy ciebie przekonali, to już jest w ogóle świetnie. Remtoil, Ostokoris, Poros, Mizea, to też jest git. Warto. Dobra, pogadamy z wami. Każdego będę po prostu próbował przekonać. Na moczy prawa, ta ziemia jest moja, potrzebuję wsparcia. Przyjaźnimy się, ale mimo to trudno uznać tę rozmowę za bezpieczną. Jako przychylna ci osoba przyrzekam, że nie pisnę ani słowa o tej rozmowie. I idziemy w honor. Okej. Okay. Nie sposób się z tym kłócić. Wiąże mnie przysięga wasalna. Jeśli kiedykolwiek złamał daną ci przysięgę, zwalnia cię to z obowiązków wobec niego. Udało się.
Alary to mój przyjaciel. O, to może się nie udać. Najpierw zadbaj o swoje interesy i dobro królestwa. Stawka w grze jest zbyt wysoka. Brak efektu. Dobra, jeszcze mam próbę. Jest was zdecydowanie za mało. Rebelia powinna mieć choć niewielką szansę powodzenia. Wszyscy znają twoje męstwo. Los sprzyja śmiałym. Razem wygramy tę wojnę. Udało się. Baron Terry, teraz ile kasy będziesz potrzebował? 160 tysięcy tylko. Świetnie. Patrzcie. Jakulan i Ortyzja należy do nas. Świetnie. Idealne, to co chcieliśmy. No wiadomo, jeszcze mamy tutaj zamek Crane Rock, turbo daleko, ale to jest dobrze, dobrze, co się wydarzyło teraz. My musimy szybko ruszyć, co? Gersegos teraz zdobyć. I patrzcie, co się stało. 5-5. Pogadajmy z kolejnymi. Należy do armii, nie? Czyli jakaś armia zmierza. Mimo, że zobaczcie, jakich rozwaliliśmy, jest 5-5, jeśli chodzi o wycieńczenie ludzi. O to właśnie chodzi, że na to trzeba turbo uważać. Jedziemy dalej. Dobra, kolejny. Untery. A, dobra. To ja z nim rozmawiałem. Serwik. O, serwik byłby spoko też. Nie narzekasz, nie? Na suwerena. I'd wish you peace and prosperity. On mnie nie lubi. Nie będę rozmawiać, kiedy należy do armii. Dobra, trzeba by w ogóle ich armię rozbić. Chciałbym wiedzieć, gdzie ta armia jest. Oni jeszcze mają wojnę domową u siebie. Baron Berikan jest moim przyjacielem. Kurczę, szkoda. To by było dobre, jakby się udało z baronem. Dobra, Gerseos zdobędziemy i chyba ruszę w Remtoil. Bo to powinno być łatwe do zdobycia i tu powinien być jeszcze zamek Lianokhen. To też bym to zdobył. Dobra, oblegajmy ten zamek. Dobra. Improved garnizons. Udało się. 80 ludzi mi przyprowadzili do garnizonu w Veron. Mam 120 wpływów i teraz mam tylko plus 4, bo zbyt dużo fifów, nie? Jest korupcja. A dlaczego? Ponieważ już są inni ludzie u mnie. Kto mi wypowiedział wojnę? Unkwit, czyli Aserai wypowiedział nam teraz wojnę. Nieważne, prowadzimy szturm. Musimy tak to zrobić, żeby to oni cierpieli, nie my. W związku z czym... I szybko podpisali pokój. Dostanę dużo wpływów, bardzo dużo kasy powinien dostać. To będzie trudne, ale jeżeli mi się to nie uda, to raczej mogę się pożegnać z własnym królestwem i przegramy po prostu. Więc ta wojna jest kluczowa. Zobaczcie, że zdobyłem ich zamek bez strat praktycznie, a i tak moi są wycieńczeni tym. Cześć, 14 dla nas na szczęście już, więc wariak dostał kolejny. 20 dla mnie. To będzie szybko. To będzie turbo szybko. Czuję, że zaraz mi otworzą drzwi moi. Dostał kolejny. Tu 70 im zostało. Ja straciłem na razie 20 ludzi. Dostał. 25 jesteśmy. Oho. Otwierają, dobra. Dziękuję bardzo. Wjeżdżamy do środka. O kurde, zrzucili mnie z konia. Tego się nie spodziewałem. Nie wiedziałem, że spadnę z konia. O, no. To, żebym zrobił. A ci stoją w ogóle. A nie, to stoją tam.
Dobra. Mamy to. 60 to będzie. O, 65 będzie? Nie, nie będzie. Kurczę. Dziwne, nie widzieliście tego. Wjechał tutaj. Jest to gdzieś. To jest mój koń? Nie, to ja leżę. To dwóch przeciwników gdzieś tu w środku. Aha. My się zblokowali, tak? Czekajcie, zakończmy bitwę, bo oni są w środku. A bo oni nie są w stanie jakby otworzyć tych drzwi. Biorę jeńców. Kolejne miasto zdobyte. Okazuję litość. 230, no oczywiście. Nie, nie chcę dla siebie. Będzie głosowanie. I dam tam temu, nie? A to może tak. Natomiast to, co zrobimy, to nie budujemy nic. Niech to się zwiększa. Natomiast zarządzanie garnizonem. Trochę tego garnizonu trzeba tu wrzucić. Nie jakoś dużo, ale trzeba. 14. 49. Wystarczy, bo tu jeszcze moi powrzucali pewnie. Więc też jest ok. Nowy Gerseos jest zdobyty i zobaczcie, jest 9-9. Ja o tym właśnie mówiłem, że to kurczę nie jest idealne. Ale jedziemy. Remtoil trzeba zdobyć teraz. Jedziemy tutaj do siebie, zdobywamy Remtoil. To sobie zrekrutuję tutaj trochę ludzi. 11, jest dobra, jednym wygrywamy. Jednym wygrywamy. Untery, dostaniesz to ode mnie. Proszę bardzo, to jest dla ciebie. Ciesz się. 233. W porządku, ale ja mogę zacząć rozmawiać też z cesarstwem. I ty coś masz? Do ciebie coś należy? Makeba. Okej, masz dużo rzeczy, które do ciebie należą. Dobra, porozmawiajmy z tymi, którzy nie mają w ogóle ziem. Cesarstwo? Relacja, ale Wipon. Myślę do Wipona. Losy ze zdradzonych. Jesteś najemnikiem przecież. Achios. On skinął. A czekajcie, muszę dać przywódca frakcji i dajcie mi tych, którzy żyją. No właśnie. No nie masz nic, nie? Dobra. Niech najpierw przyjdą ci. I teraz tak. Weźmiemy te trzy wioski i atakujemy na Remtoil, który ma tylko 160 ludzi. Jak na razie idzie spoko, bo nie ma żadnej wrogiej armii, nie? Mówię, chwilowe pewnie, ale jest git. Kazion. Jestem Wilhelm. Na mocy prawa te ziemie należą do mnie. Honor. Udało się, krytyczny sukces. Urok, brak efektu. Jeszcze mam dwie próby. Urok. Udało się, jeszcze jedno. Udało się. Mamy. Ile chcesz? Starczy. Mam tyle. Przyłączył się do mnie. Jemu dam w takim razie Amitatis. Czyli tak, teraz plany. Grand Thief, Amitatis. Dobra. Walczcie dla mnie. I teraz pytanie, jak to wygląda? Jeżeli chodzi o... zaraz zobaczymy. Lepiej tak, co on nam? Dojedźmy. Dobra, rozmawiam z resztą. Zobaczmy, czy tu się uda. Tutaj jest krytyczny sukces Archodachios, ale z nim może być gorzej, jeśli chodzi o kasę. Bo nie mam kasy po prostu. Dobra, 200 tysięcy mam tylko. Wydałem tyle kasy. Dobra, dał radę. Koreniosi dołączyli teraz do mnie. Teraz co bym im dał? Jalmaris. Lenda. Plany. Na pewno tak. Koreniosi. Grand Thief. Maruna, Trotea. Cyronea, Jalmaris, Lagetta. Lagetta ci dam chyba, co? Teraz tak. Dostałeś ode mnie Lagettę.
Hertogę bym ci mógł dać jeszcze. Już plus 10 wpływów jest. Na razie zostawmy to. Ale Hertogę też ci dam. Lagetta plus Hertogea będzie dla was. Lenna. Hertogea, tak? Dobra. Wejdźmy w królestwo. Plany. Grand Thief. Tak. Natomiast wy Amitatys macie, tak? Przy Amitatys co mamy? Atakonie bym ci mógł dać. No Atakonie jest z porządku. Więc wam teraz tak królestwo, klany. Tu macie jedno, Grand Thief. Dostaniesz ode mnie Atakonie. Dobra. Relacje dzięki temu się poprawiły, nie? Teraz zarządzajmy miastem. Przestańcie budować, niech to sobie tutaj po prostu rośnie. My jedziemy dalej tu. I bierzemy Remtoil. Vipon. O kurczę, Vipon. Nie mam kasy, ale spróbujmy. Ale ty... Może się uda, co? Krytyczny sukces. Sukces. Dobra. Ty, da radę. Ale dam całe swoje pieniądze. I trochę koni. Dobrze. Syronę trzeba walić. Jalmaris dostaniecie. Jalmaris ode mnie dostaniecie. Czyli tak, królestwo. Lenno, Man Leosi. Wy dostaniecie Jalmaris, czyli bardzo dobre Lenno. Dzięki temu powinniśmy... Nie mam kas. Nie mam pieniędzy na to. Idziemy na razie do Atakonie. Do zera się spotkaliśmy. Już są jakieś pieniądze. O, i zachodnie cesarstwo połapało naszych ludzi trochę. Tak? Dobrze mówię? Tak, połapało. Jeszcze chciałbym zobaczyć, jak to teraz wygląda statystyki. 4000 do 11. Ale damy radę. Damy radę. Teraz tak, przejmiemy to. I tu Untery jest, dobra. Poprowadźmy szturm. Te wszystkie, jak to wszystko pozdobywam. Możliwe, że będę musiał trochę wiosek poplądrować. I chyba to zrobię. Żeby zmusić ich do podpisania pokoju, będę musiał poplądrować trochę wiosek. Zdecydowanie. O, świetnie, patrzcie co tu jest. 52 już mi trafili. Gdzieś musiała dobrze wlecieć Kamcor jakiś. Ale damy radę. Tylko 16 zginęło od tego. Dobrze. Co trzeba zdobyć, bo kiepsko się dzieje. Został kolejny. Oni tutaj, wiecie, to są... tutaj walczymy z ludźmi, którzy od samego początku praktycznie nie mieli wojny. Te garnizony są turbo słabe. Ale jesteśmy blisko... Wow, co mi tu pinga? Jakiś mail. Ale jesteśmy na tyle blisko przeciwników, że tu król może mi podjechać, a król już powinien mieć dużą armię, ale chętnie się z nim zmierzę. Znaczy duża jak duża, ale doświadczona przede wszystkim. Został, a mnie tu zamknął. Dobra, przeładujmy sobie. 54. Ja straciłem 40 ludzi już? Okej. Okay. Trochę straciłem. Spodziewałem się, że mnie tutaj się zablokował. Co tak stoisz?
Nie można się ruszyć, patrzcie go. Ale fajnie, ten herb pasuje, jest polski. Dobra. Zamek będzie zdobyty. Czterech. Trzech. Jeden. Ja, czy tego jednego gdzieś znajdą? No, musimy dać odwrót. Znaczy, albo możliwe, żeby zaraz znaleźli jeszcze raz wysłać żołnierzy. Zdobyte, biorę tych jeńców. Biorę to wszystko. 4000, okazujemy litość. Chcę to dla siebie? Nie, to będzie, wiecie. Tak. Garnizon. Tu na pewno trochę musimy zostawić ludzi. Chociażby tych batów, których teraz zrobiłem, wziąłem. 16, moi też pewnie coś wrzucili, jest 72, dobrze. Teraz mogę tu jechać rekrutować, bo coś tam kaski dostałem. 13 do 15. Damy Gremtoil, Untery, tak? Dobrze. Untery, dostaniesz to. ...345 mam. Jeszcze potrzebuję więcej wpływów. Kasy to jest w ogóle mało. Ale będzie dobrze. 5700. Muszę też na to patrzeć, że oddając FIFA też oddaję część tych pieniędzy właśnie. Danglanysz. 163 obrońców ma Danglanysz. Tam idę. Dobra. To bym wziął dla siebie już chyba. To jest... Legaj miasto. Oczywiście, że tu idę. Serwik, trzeba by było też połapać tych pojedynczych, nie? Prowadźmy szturm. Od razu. No i tu w ogóle nie mają ludzi. Tylko teraz wiecie, ja nie wstawiam wcale lepszego, silniejszego garnizonu, nie? Chociaż zaraz może to zrobię, bo mam ludzi w Veron bardzo dużo. Więc może się okazać, że zaraz taki garnizon lepszy wstawię. Tutaj bym zostawił ze 100 ludzi w garnizonie i to zrobię. I to chyba przejmę dla siebie, bo to mi dużo kasy powinno dać. Poza tym mam dużo obok miast, dla mnie należy. Nie wiem, już tam trafiajmy. Oho, widzę go. Tego na niego polował teraz. Dostał. Dostał. Ja tu poczekam. Leży. No, ale tego jednego nie potrafię dostrzec. Strzelił. Ładnie strzelił nawet. Dobra, ale tu już... O nie, ktoś idzie. Ktoś tu uszedł. Tyle. Op. Popatrzcie go. Już tam biega, ale strzelenie go tu będzie turbo. Dobra, moi już tam są. W porządku, 146 zostało, ja też wchodzę na górę. Musi mi wejść. O, dobra, leży.
62. Dobrze. Tarczę bym zniszczył tarczą, to jest ciekawe. Nie, patrz jak biegnie, jak tu siedzę. Aj, przeszkadza strasznie to. Muszę to... O, ciekawe. Muszę to wyłączyć, bo zobaczcie, nic nie widać, jak się... Widziałem, że tak trzyma na murach. Bo jak zejdę z murów, to chyba tak nie jest, nie? Czekajcie. A też tak stoi. A. To ciekawe. Dobra, 50 straciliśmy. Ja miasto zdobyłem. Ale tutaj trzeba będzie wpakować więcej obrońców. A później sobie wziąć z Werony. Z Weron kolejnych. Dzięki temu powinien mieć tutaj naprawdę... Dobra, robimy odwrót. I atakujemy jeszcze raz. Do tych czterech. No. Jeńców trzeba sprzedać. W ogóle duże rzeczy trzeba posprzedawać. Otóż litość tak dla siebie. Teraz tak. Sprzedajemy. Wchodzimy do zarządzania miastem. Wrzućmy tutaj piątaka. Nie. Tu robimy tak. Dobra. I bardzo ważna rzecz. Weźmy te towarzyszki broni. Handel. 23 tysiące. Ale. Normalnie bym chyba dawał tutaj w awans ludzi, ale nie. Potrzebuję kasy. I... Chcemy teraz do... Może nie, tak, najpierw. Teraz zarządzaj garnizonem. No właśnie. Całą piechotę, jaką mam, chyba tutaj wrzucę. Potrzebuję tutaj naprawdę dobry garnizon. Bo oni mnie tu zaraz będą atakować. Wrzucę tu całą... Okej, to jest dobre. Bo teraz mam tu 103 ludzi. No. To jest Alary. Sam król tu biegnie. A ja nie mam czym się bronić do tego Alarego na razie. Ale jakbym go tu dorwał. Gdzie on idzie? Na co maszeruje? Zbiera się koło Glintor. Alary się na razie zbiera, więc ja też sobie tutaj pozbieram ludzi. Carbenset, jak to jest? 165 ludzi ma Carbenset. Ja mogę to zdobyć, jak Alary gdzieś tam będzie szedł. Sobie. Ile teraz zostaje? 11 tysięcy. Dobra, chodźmy do tego Aster. Zdobędę te Carbenset teraz. Też dla siebie. Idę to teraz zdobyć. No i oni na razie przegrywają. Tylko tak, on teraz ruszy na mnie. On teraz na mnie ruszy. Ale to jest dobre. Bo ja zdążę postawić to, zanim on tu przyjdzie. Przynajmniej. Połowa, jeszcze go nie widzę. Waryk przystał przeciwko Ospirowi. Marunat się wybudował koszary ochotników, poprowadźmy szturm. Dobra, on tutaj, on pójdzie w jakiś mój zamek, albo wróci tutaj, zobaczymy. Po przejęciu tego może rzeczywiście wrócić tutaj, ale to ja bym wtedy rozbił jego armię. Chciałbym, żeby on tu był. Ja bym siedział w środku, żeby się bronić. I rozbiłbym jego armię o to. Ale widzicie? Jak tutaj przechodzimy po nich. Piechota atakuje mury. Już tutaj widzimy. Dobra. Jak na razie jest spoko, ale nie spotkaliśmy się jeszcze, wiecie, plądrujemy sobie te miasta za darmo, można powiedzieć, bo jeszcze nie spotkaliśmy się z armią króla. Wydaje mi się, że teraz ta armia, jestem tak rozcieńczony, nie mam piechoty. W ogóle mam całą konnicę u siebie. Wiadomo, że moi... I mają trochę, ale przegrałbym. Przegrałbym nawet jakby miał z 200 ludzi więcej, bo trochę w te garnizony popakowałem ludzi. Dobrych ludzi. Dlatego wydaje mi się, że pierwsze bitwy z nim muszę stoczyć właśnie w zamku, broniąc się. Wysokie mury. Ale mogę postrzelać. To też jest spoko. Yeah!
ale nie będzie to jakiś turbo super. Właśnie przez to, że te mury są dość wysokie. Fajnie w głowę tego kusznika. Ale ilość strzał, która tutaj ode mnie leci, też robi wrażenie pewnie. Dobra, kolejny kusznik. Temu jak już moi się tam dostaną, to nie, powinno być dobrze. Właśnie przez to, że mamy taką liczbę tych kuszników tutaj, że pilnują tych murów. Oni mają tylko 150 osób, więc żeby rozsadzić po całych murach, to na luzie wejdziemy. Dobra, ja też sobie tutaj wejdę, bo... Duda. Może zmienię sobie broń do oblężenia. By jednak powalczyć bronią wręcz, jakąś jednoręką. Do góry, jeszcze do góry. Tak 49. Nie zdobyliśmy tych góry. Jeszcze. Biegnij tutaj. Te przycisy są tam. Dobra, jakiś kuszki dostał. O, ja też oburzyłem. Po co tu strzelają? Medycyna Warek zdobył punktem. Dostał. Co on robił? On coś podnosił? Kolejny tu idzie. Dostał, ten go dobił, dobra. Tu pięciu. Wszyscy do ataku. Tego trafiam, ale nie załatwiam. No, bo i tam zaczęli z tyłu już łazić. Dobra, już ktoś dostał na szczęście. O ty. 67. Ty, patrz, on jeszcze żyje. Dobra, dostał, leży. 50. Dostał. Gdyby się tak nie zatrzymał, to bym go miał. 24. 18. Jeszcze kilku biega. Koniec. Czterech ostatnich. 70 straciłem ludzi, więc trochę jest. Trochę tych strat mamy. Dwóch jeszcze im zostało, ale kolejne miasto zdobyte, więc całkiem, całkiem przyjemnie to wygląda. Ja nie spodziewałem się, idąc na... że wiedziałem, że najlepiej będzie uderzyć w ziemię Batów, bo one nie były umacniane w ogóle, ale nie spodziewałem się, że aż tak. Bo oni teraz nawet jak zaczną mnie oblegać, to ja będę miał czas na reakcję, nie? Bo muszą wejść, wybudować oblężenie, to z 1-2 dni na pewno. Później będą walczyć trochę, ja mam czas na reakcję, żeby tam podejść i wiecie, zrobić porządek, nie? Każ litość, ja chcę to dla siebie.
Patrzcie, mamy 600 teraz, ale dobra, teraz zrobimy tak, zarządzanie miastem, to wyłączmy, to wyłączmy, to wyłączmy i to wyłączmy. Wrzućmy tutaj festiwal, żeby wzrosło to, natomiast... Tutaj nic, idziemy, zrobimy tak. Idziemy do garnizonu, a tu nie będzie dużego garnizonu. 14 ludzi sam wrzuciłem. Fajanów tu zostawię jeszcze kilku. I strzelam, że zaraz tutaj wrogowie przyjdą. Ale moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych. Cześć.